Przede wszystkim jestem Wojtek, krótko o sobie, pracuję tutaj obok na GH, prowadzę zajęcia, piszę kod. Niektórzy mówią, że jestem full stack developerem, więc właśnie te technologie obok technologii serwerowe są mi bliskie. Raczej w stronie od urządzeń końcowych typu celowych jest karakter języki, raczej nie, więc w kontekście prezentacji dzisiejszej to jest chyba ważna informacja. Optymistycznie wieczorami zajmuję się automatyką budynkową. Jestem członkiem otwartego projektu SUPLA. Otwarta Polska automatyka budynkowa, czyli nasz tutaj projekt istnieje od 2 lat, potrafiąc wprowadzić inteligencję do naszych budynków. W konferencji na dzisiejszą prezentację był napisany bardzo fajny tekst. Jeśli możesz, nie opisuj, tylko pokaż, a jeśli możesz, nie pokazuj, tylko zrób, prawda? Jestem ciekaw, że pójdziesz jeszcze dalej. Jeśli mogę, no to ja nie będę tego robił, tylko będę to robić wy. Za pomocą informacji, które tutaj są wyświetlone i oczywiście swojego telefonu, trzeba włączyć żarówkę, która tutaj wisi sobie. Nie wiem, jak to jest zgodne z PHP i wszystkim z robot. Natomiast wykorzystując te informacje tutaj, to musicie być w stanie za chwilę włączyć tą żarówkę. Chwila dla was. Pamięć też musimy ćwiczyć, więc ja po prostu idę dalej. Mam nadzieję, że to dobrze. Jednak nie? To jeszcze 5 sekund. Trzeba zapamiętać konto, ściągnąć aplikację SUPLA, być może coś tam się będzie dało zrobić. I w końcu będziemy mieć jasność. Tak, żeby jak zapowiedzieli, nie boję się 18, jak myślimy, że już ten będzie dużo lepiej. Tak jak powiedziałem, nasz projekt rozpoczął się 2 lata temu. To, co fajnie opowiada się zazwyczaj w historii projektów informatycznych, ponieważ zawsze to jest mniej więcej 40 lat wstecz. Jeśli mówię o SUPLA, to jest właśnie 2 lata wstecz, czyli styczeń 2016, to jest, pojawia się pomysł. Zaczynamy dostarczać pierwszą wersję software, który jest otwarty i który pozwala na sterowanie właśnie urządzeniami końcowymi, które mają zdrowie. Udało się, komu się udało? Ale od razu zgłoszona. Bo tylko pierwszą osobę moja aplikacja dopuści, a to mam prezent prosty, który pierwsza włączyła od ruchu. To ja. Możesz sobie wybrać dowolny moduł SUPLA, który tutaj jest. I do końca prezentacji masz prawo bawić się do ruchu. Ja tam mogę krótko powiedzieć. Jeden jest do sterowania robotami, drugi jest do sterowania żywotorem, trzeci jest do taśmy, pierwszy i czwarty to jest po prostu przedłużacz, który można walczyć z telefonem, który dla wszystkich będzie jaśniejszy. Czyli mamy styczeń 2016, wersję 1.0.1.4 przez cały ten 2016 rok wypuszczamy. Potrafimy już otwierać ramy, włączać lata za pomocą smartfona, czyli no wszystko to, co każdy system wspierający automatykę budynkową powinien potrafić, prawda? To jest taka podstawa. Żarówka wiki, którą sobie ją włączyć na przykład smartfona. Znając ten kod, to proszę zauważcie adres mailowy konta, do którego jest ta żarówka skonfigurowana. W roku 2016 do projektu Ewanczak i Mazamel. Dzięki temu rozwijamy się dużo szybciej, prawda? Jeżeli mamy już wsparcie, tutaj bardzo dobrze. Zaraz odetnę dostęp do tego slajdu. Zamel deklaruje się, że jako polska firma będzie używać polskiego oprogramowania SUPLA, które jest dla nas, przypominam, ale wypuści swoje dedykowane moduły. I właśnie jeden z takich modułów, tutaj tu przedłużać, bo później jest ta żarówka powierzchowna jest sterowana. 2017 rok wersja 2.0, potrafimy już wdrożyć kamienie adresowe i udostępniamy adresowe API. I w momencie udostępnienia adresowego API, wiadomo, otwieramy się na wszystkie możliwe integracje z aplikacjami third party, czyli ten projekt dzięki temu, że jest otwarty, dzięki temu, że nasze protokoły sterowania urządzeniami oraz odczytu ich staną, mogą się integrować z dowolnymi aplikacjami, więc nie jesteśmy przez to zamknięci w jakimś swoim środowisku, tylko dowolna osoba, która pokój ma jakieś zdolności programistyczne, może się z nami zintegrować i coś ciekawego tej SUPLA zrobić. W przypadku takich ciekawych zastosowań oraz ciekawych integracji, które pokazują na końcu prezentacji. W 2017 roku zaprezentowaliśmy nas firma NICE. Jeśli ktoś nie wie, NICE to jest firma, która produkuje napędy bramowe, to bram garażu biegowa gwiazdowe i również dostarcza moduł, który bramy za pomocą otwartego programowania SUPLA potrafi otwierać. Firma robi, producent kodów sprzedawczych również zaczyna współpracować z SUPLA, żeby docelował jakiś temat, co sobie żało sobie na SUPLA zrobić. No i nasze moduły są dostępne w Kasparamie, możemy sobie już nawet kupić Zamela i załączyć do grona SUPLA. Rok 2018.
nie wspomniałem jeszcze o tym, ale to, że jesteśmy otwarci, oznacza nie mniej, nie więcej tylko tyle, że każdy może swój serwer sobie zainstalować sobie u siebie w domu. Czy to będzie swój prywatny serwer, czy to będzie malina, która jest na sobie leży na rynku, możemy sobie na tą malinę czy na ten serwer wrzucić serwer usługi, nie musimy kupować do tego żadnych cyfrów. Więc przez na tym systemu, niestety ta cyfrowa jest wymagana i niestety często kosztuje mało ilość pieniędzy. Tutaj dajemy za darmo oprogramowanie, które każdy może sobie zainstalować w własnym zakresie. I jedyny koszt automatyki budynkowej, który ponosimy, to tak naprawdę jest nasz program zarządzający, które chcemy, żeby już jakieś akcje na wykonywały. W 2018 jesteśmy sprzedawani również lewą pełnią, zrzeszona na wyższe biura pewni. Wersja 2.2, wydana 2 tygodnie temu, w tej wersji potrafimy już grupować kanały, czyli jeżeli sterujemy sobie na przykład roletami zewnętrznymi w domu, już musimy bardzo osobno zamykać opierę, możemy sobie pogrupować i musimy zamknąć po prostu wszystkie do wolnego zadanego stanu. Dzięki temu, że jesteśmy otwarci, stajemy się też popularni. Póki co dość mało jest projektów, które implementują cały stos automatyki budynkowej, czyli zarówno dostarczanie urządzeń działających na serwerze, jak i właśnie SOC, który działa na urządzeniach końcowych. I bardzo mało jest właśnie projektów, które to oprogramowanie mają otwarte. Większość instytucji komercyjnych rozwiązań to są rozwiązania zamknięte. Dlatego też SUPLO nie interesują się użytkownicy w Polsce, chociaż tutaj jest ich najwięcej. I szef mi powiedział, 162 kraje posiadają unikalne projektów, gdzie miesiąc w miesiąc mamy unikalne wejście na stronę. To jest są wejścia na stronę www.supla.org, czyli potencjalnie osoby zainteresowane projektem, potencjalnie osoby zainteresowane integracją swojej automatyki budynkowej właśnie z naszym projektem. Jak to się stało, że koleżance udało się włączyć, czyli już wchodzimy do technicznych rzeczy, żeby was nie zanudzić, bo to dzisiaj noc, informatyka, więc jakieś protokoły tutaj się pojawią. Co się teraz stało? Koleżanka wybrała na telefonie włącz-wyłącz, prawda, aplikacja na smartfonie, przez protokół TCP, oczywiście protokół szyfrowany, idzie rozkaz do części naszego stosu technologicznego, który nazywa się, nie wiem, co znam, SupraServer, prawda? Czyli część naszej aplikacji, która działa właśnie albo na prywatnym serwerze, albo na malinie, albo na naszych serwerach, ponieważ też, żeby skorzystać z naszego projektu, nie trzeba nic samemu instalować, są gotowe usługi uruchomione w sieci, które za darmo pod adresem właśnie crowd.supra.org oferują stos technologiczny przygotowany przez nas. I właśnie taki fakt, od telefonu poszedł do SupraServer i w tej chwili ten pakiet jest autoryzowany, sprawdzany, więc czy faktycznie możemy tę akcję wykonać. Jeśli tak, od tego SupraServer znowu z protokół TCP/TLS, to jest nasz protokół wymyślony przez nas, udokumentowany, który pozwala na przesyłanie rozkazów od smartfona do SupraServer i dalej do SupraServer już do urządzenia końcowego. Więc rozkaz połączenia się, wyłączenia czy odczytu stanu jest przesyłany do urządzeń końcowych. W większości są to urządzenia bazujące na ESP8266, ale również możemy tutaj się spełnić przy implementacji różnych projektów Arduino czy na Raspberry Pi. Oprócz tego, że możemy sobie tam postawić serwer, do portu GPIO-tej paliny możemy sobie podłączyć moduły wykonawcze, termometry, przekaźniki, no wszystko co możecie sobie wymyślić. Oczywiście na tym nasz stos technologiczny się nie kończy. Wiemy już, jak od smartfona potrafimy przesłać rozkaz włączenia się do rozkaz włączenia się danego przekaźnika, czy danego urządzenia końcowego. Natomiast, żeby przepływać całą konfigurację urządzeń, to jak nazywają się dane urządzenia, jakie mają ikonki, kto ma do tego dostęp itd., itd. Wszystkie te informacje są przygotowane w bazie danych. Aktualnie używamy bazy danych MySQL, ponieważ również jest otwarte na bazie najprostszej, więc najpierw się układa było właśnie MySQL. Z tej bazy danych MySQL korzysta też druga część dyskusji technologicznego, czyli właśnie Supla Cloud, aplikacja, która, do której możemy udać się w przeglądarce, która udostępnia nam konfigurację naszego domu. Czyli jeżeli już podłączymy jakiś moduł do Supli, możemy na tej stronie internetowej, na tej aplikacji internetowej skonfigurować sobie, czym to ma sterować, kto ma do tego dostęp, w jakiej lokalizacji naszego domu się znajduje, żebyśmy mogli paralelną aplikację na smartfonie łatwo i przyjaźnie to prezentować. Supla Cloud jest też aplikacją, która wystawia restowe na zewnątrz. Naturalne było dołączenie tego w tym miejscu, ponieważ tak jak powiedziałem, Supla Cloud jest aplikacją internetową, więc również z tego serwera wystawiamy restowe API, w którym możemy się komunikować z naszym
domem, prawda? Czyli możemy sprawdzić, jakie urządzenia mamy, możemy wykonać dowolne akcje i przez komunikację po HTTP tak naprawdę wysyłać rozkazy, które przejdą przez super cloud do super server i do urządzeń końcowych. Architektura też kiedyś narysowała, tu w całości wygląda w ten sposób. Ja w tej chwili omówiłem dokładnie to. Natomiast na zewnątrz jest to są aplikacje, które z naszym super się integrują. Jeżeli znacie Dockera, wszystkie te rzeczy SuperCloud, MySQL, Database, SuperServer są zdokeryzowane kilkoma komendami. Jesteśmy w stanie to na swoim VPS-ie czy na swojej mailing zainstalować i podłączyć już do tego smartfony czy urządzenia końcowe. Powinno to przychodzić bez problemu, z doświadczenia, jak mówiłem, pod koniec 2017 roku do tego Dockera, więc niedługo, ale już mamy dosyć sporo liczby instalacji właśnie w tych domach, gdzie ludzie sobie z tego korzystają. SupraCloud to jest aplikacja, która wygląda tak. Jest zakładka Moja Supra, oczywiście po zalogowaniu. I tutaj przykład kanału, czyli urządzeń kursowych, które potrafią coś zrobić w moim domu. To jest przykład akurat z mojego konta. Mam klimatyzację, czyli cała sterowanie klimatyzacją jest zrealizowane właśnie w tym SUPI. Jest jakiś pośnik schodowy, mam czas sobie piec i tak dalej, i tak dalej. Obecnie mam 21 urządzeń, żebyśmy się chwalił i około 40 rzeczy, którymi mogę sterować sobie w domu za pomocą właśnie SUP. Przy konfiguracji każdego kanału możemy wybrać, jaką on ma funkcję, jeżeli to jest drugi przekaźnik, wiadomo, jeżeli to jest przekaźnik potencjałowy, możemy wyłączać lub włączać światło lub podobne urządzenie. Jeżeli jest bezpotencjałowy, możemy tylko użyć do otwierania bramy, otwierania płytki. Tu sobie wybieramy nie, czy on jest bezpotencjałowy, czy potencjałowy, ale jeżeli software to umożliwia, czyli na przykład jeżeli przystawiamy sobie na naszym USB jakiś worek, który powoduje, że tam płynie w końcu przekaźnik lub nie, tutaj możemy sobie dokonfigurować już, co się pokaże w aplikacji. Czyli jeżeli włączamy żarówkę, fajnie, że woje żarówkę, jeśli włączamy jakieś inne urządzenie, fajnie, żeby to w aplikacji się pokazało, żeby nie trzeba było czytać opisów przed włączeniem. Co można dzięki temu zrobić? Moduł, który tutaj jest przypięty, to jest moduł chiński. Ja za chwilę będę o tym mówił, jak generalnie urządzenia możemy do tego wykonać. Natomiast o, bardzo dziękuję za przyjęcie. Ten moduł, który tutaj jest, to jest Sonoff, do którego jest dotknięta żarówka. Tam jest jedna rzeka potencjałowa właśnie, dlatego płynie przez niego prąd, więc żarówka się włącza. A jest też podpięty, jeżeli trzeba widzieć, jak traktujemy Raspberry, dobrze wam znany termometr sądowy DS1320. No i on mierzy temperaturę. Dzięki tutaj, dzięki temu, że mamy restaurację, ja na prezentacji mogę być tą temperaturę teraz akurat w pomieszczeniu. Jak podejdę do numeru, że trochę do niego poszukiwam, to po chwili tam test przeglądarki i tak dalej okaże się, że jest dużo cieplej, prawda? Więc proste rozwiązanie, właśnie to jest komunikacja przez restaurant i pozwoliło skomunikowanie się po protokole HTTP z restauratem. Dalej, request poszedł do SuperServer, do uczestnienia końcowego, czyli już tutaj do tego Sonoffa, który ma odpowiedzi z daną temperaturą. Tą temperaturę również możemy dokonać na bieżąco na smartfonie. No i w dowolnych aplikacjach, które się integrują z Suplo, przykładowo moja prezentacja teraz integruje się z Suplo. Oczywiście nie tylko mogę wyświetlić sobie na prezentacji temperaturę, mogę też wyświetlić sobie przycisk, który już przejdzie moją własną żarówkę. Okaże się, że mogę na prezentacji zrobić przycisk, który będzie mi walczył na żarówkę. To kobieta zawsze ma rację, prawda? Jak zacząć? Powiedziałem mniej więcej, w jaki sposób jest super zaimplementowana. Pobawiliśmy się dużo rurą. Natomiast chcielibyście faktycznie zacząć z tego korzystać, prawda? Najprościej pójść do sklepu i kupić sobie zamian, prawda? Ponieważ tak jak powiedzieli na początku, zamian wypuszcza moduły, które mają już pewną suple. Są to wersje, które są bardzo dobrze przetestowane, które posiadają wszystkie certyfikaty, które pozwalają nam na sprzedaż tych modułów właśnie w Polsce, czyli w Unii Europejskiej. I najprościej już pójść, kupić sobie to, nie trzeba nic ukrywać, żadnego software'u, po prostu podłączyć jak mówię to po konfiguracji wstępnej, czyli po podaniu temu urządzeniu adresu mailowego i danych rejestrujących do Wi-Fi, no to wszystkie te moduły działają po Wi-Fi, więc nazwę sieci naszej domowej oraz hasło musi poznać, prawda? Więc trzy rzeczy podajemy. Nazwę naszego SSID do sieci Wi-Fi, hasło i nasz adres mailowy, który jest skonfigurowany z zasłuchy i urządzenie automatycznie
podłączać do naszego konta, kliknąć super account, możemy już dalej skonfigurować sobie, co to robi, jak się nazywa, w jakiej lokalizacji ma do tego dostęp, prawda? Zamian obecnie, jeśli się nie pomyliłem, jest 5 modułów. Pierwsze dwa to jest row 01, row 02. Moduły dopuszczone, czyli takie, które mieszczą się w normalnej puszki 60, możemy sobie włożyć pod normalny fizyczny włącznik. I row 01 to jest sterownik jednokanałowy, row 02 sterownik dwukanałowy, czyli włączamy jedną lampkę, albo włączamy trzyrandolową lampę dwukanałową. Te moduły się mieszczą do puszki, co ważne, zachowujemy również fizyczny przycisk. Czyli obecnie, jak włączamy sobie światło fizycznie, z włożenia tego modułu do puszki nie powoduje, że przycisk nam przestaje działać. Nie chcemy sobie zrobić takiego internetu do tego domu, że jak stoję koło włącznika i chcę włączyć światło, to muszę go telefonować. Tak? Więc to rozwiązanie nam to umożliwia. Te sterowniki potrafią usłyszeć przycisk fizyczny oraz potrafią się włączać i wyłączać. Jak przycisk znakowy, czy taki orkan? Przycisk to są pistaki, no i monostabilne, tak? Chyba tak to się nazywa. Dzwonkowy przycisk, tak, on jest wspierany, natomiast tak są przyciski schodowe, tak? Czy można wymienić przycisk na taki dzwonkowy? Ja bym tak wymienił, ponieważ mnie na przykład osobiście denerwuje, jak patrzę na włącznik i on jest w różnych pozycjach, to jest albo włączony, albo zgaszony, prawda? Jak jest przełącznik schodowy, że na dole sobie włączamy, na górze włączamy, to zawsze tak jest, prawda? Bo nie możemy po pozycji wszystko stwierdzić, że światło jest włączone, czy wyłączone. Więc wsadzając sobie taki moduł, tak naprawdę nasz włącznik, jeżeli ma dwie pozycje, on się staje taki schodowy, prawda? Czyli on się trochę kłóci z tym modułem, który jest w puszce. Jak ja mu wyłączę, to włączę z telefonu, no to on zostaje w tej pozycji, w której był, a światło się mimo wszystko świeci, lub jest wyłączone. Więc wkładając taki moduł do puszki, ja bym był za włącznikiem dźwiękowym, natomiast nie jest to obligatoryjne. Tak? To zależy od konfiguracji modułu już przeprowadzonej w trakcie jego podłączania, prawda? SRW01 do sterowania roletami, czyli moduł, który potrafi nam podnieść obrócić roletę, zbierając przekaźnik na odpowiednią ilość czasu. SRW01 do sterowania taśmą LED LED, czyli mamy trzy kolorki, możemy sobie te kolorki zmieniać, dopasowywać, na przykład za telewizorem, dopasować do minimum, w zależności od tego, co oglądamy, mamy po odpowiednim podświetleniu telewizora. No i najprostszy, przedłużacz metrowy, który w środku ma przycisk nożny, który możemy sobie stawać, stanie włączać i włączać, a oprócz tego właśnie włączanie i włączanie z telefonu. I tutaj na przykład jest przycisk dzwonkowy. Z tym przedłużaczem w ogóle była akcja na święta, żeby włączyć wyniki za pomocą Wi-Fi i była w ogóle na którego fajna reklama, możecie sobie zobaczyć na YouTubie, więc przedłużacz z funkcją taką, która pozwoliłaby mi dzisiaj na zaimplementowanie tutaj powierzchni tej żarówki, natomiast nie można do tego podłączyć termometru, dlatego zdecydowałem się, żeby pokazać to na Sonoff. Moduł od firmy Nice, czyli właśnie moduł również dopuszczkowy, który pozwala na sterowanie kamerą gwiazdową, zablokując sterowanie z pilota, bo to znowu jest ważne. Nie chcemy tracić czegoś, jeżeli podłączamy się pod automatykę modelingową, tylko chcemy dołożyć do funkcjonalności. Oprócz tego, że możemy nadal z pilota otwierać sobie zamykać bramę, możemy również dzięki temu modułowi otwierać i zamykać bramę ze smartfona, podjeżdżając pod dom. Oprócz modułów oficjalnych, które są dostępne, jak powiedziałem, w Castorami i Lerwanie, interesują nas też takie, zaczynamy się zbliżać do implementacji, co nas to zrobić ciekawego z sukno. Oczywiście to jest znak, który mówi... Tak, China Express. Nie mylić tego ze znakiem CE, który ma bardziej rozstrzelone literki CE, co oznacza, że jest produkt dopuszczony do sprzedaży w Europie. Tak? Więc to jest China Export i tu właśnie wkracza cała gama modułów, które kupowane właśnie gdzieś tam, no, na naszym fizycznym kontynencie, ale politycznym nie, które przychodzą ze swoim jakimś softem, prawda? Firma Intel w ogóle ma całą gamę produktów. Tutaj jest pokazany Sonoff jednokanałowy. Jest taki soket, który tworzy przelotkę do gwiazdka i powoduje to, że cokolwiek podepniemy teraz pod to, możemy go sterować ze smartfona. Sonoff czterokanałowe przyciski dotykowe, które mogą zastąpić nasze przyciski wścienne do włączania światła. Jest tego dużo, jest cała gama produktów, one przychodzą ze swoim softem. Ten soft nazywa się EOLink. Pierwsze, co my robimy jako osobowcy, no to rozdrażamy, to odbywamy soft słupki, prawda? I to wszystko wtedy działa suplo. Wtedy już te requesty, które włączają, włączają urządzenia, nie idą przez Chiny, tylko idą przez nasze serwery w Polsce, a w ogóle jak mamy swoją instancję, no to mamy pełną kontrolę nad tym, co na przykład mnie tak uspokaja, jeżeli otwieram bramę garażową, która pozwala
tam nieco może być tam człowiek, który w końcu świata wiedział, że jak to jest brak, tak? Natomiast najciekawsze, co chyba dla was jest, jeżeli po co tu przyszliście, to jest to, co możemy zrobić sami z suko. I tutaj przygotowałem kilka projektów z FOR, ponieważ mamy swoje FOR, na którym dzielimy się pomysłami, na którym projektujemy swoje urządzenia i dzielimy się pomysłami, w jaki sposób, w którą stronę ta supla może się rozwijać. W ogóle ja muszę się przyznać, że nigdy się tak fizycznie do prezentacji przygotowywałem dzisiaj, że kabelku USB, programator, to wszystko było w trakcie robienia prezentacji po to, żeby właśnie pokazać wam ten moduł, który teraz jest podnoszony na slajdzie, więc dużo rzeczy tutaj faktycznie można robić samemu, ale niestety, tak jak powiedziałem na początku, ja jestem kursach deweloperem, czyli raczej te technologie nie są mi bliskie, a jednak mimo wszystko przełamałem się jakieś tam kabelki do programatora, jestem w stanie podjąć, słuchać tam nie wychodzi, nawet przyznam się ludownicą, mam dzisiaj w samochodzie, to jakby się nabudował ten moment, to nie mogę pokazać, prawda? Więc da się to zrobić, nawet nie mając wykształcenia czy doświadczenia w elektronice. Projekty użytkowników. Mój dobry znajomy już z forum, Sławek, zaprojektował sobie swój moduł doruszkowy, przekaźnikowy. To też mam takie zdjęcie, powiedział, że to jest farma modułu, tak? Wbierał właśnie sok do tego i spodobało mu się ułożenie jego modułów na podłodze, więc tam nawet widać stałą wersję Sonova, czyli cały czas już człowiek maksymalnie podgrzewany w tym projekcie. Inny moduł doruszkowy, również taki, który się mieści, od innego człowieka, nazywa się Espapo na naszym forum, również zaprojektował swoją płytkę od podstaw, czyli od, nie wiem do końca jak się prezentuje płytki, ale tam widziałem, że rzucają sobie jakieś germery, nie wiem czy co, komuś coś mówi. Potem to się jakoś wypala w jakimś kwasie, wstaje płytka, więc od koło ludzie, którzy są w stanie popisać jakieś rzeczy robić i dzielić się tymi doświadczeniami sobie na forum. Upgrade domofonu. Człowiek był w stanie, zwykły domofon, zauważcie tak, zwykła biała słuchawka, którą mamy do otwierania drzwi, wsadzić do środka taki mikrokontrolerek, który oprócz tego, że przypomina, zablokujemy działanie domofonu, które było odkrywane, czyli dalej możemy sobie zadzwonić i możemy wszystkim otworzyć, ale oprócz tego, jak mamy pisze pod ręką, możemy sobie z telefonu otworzyć drzwi, a mając zwykły domofon, który tutaj jest, pogadzając go tylko o jeden mikrokontroler. Audio? Audio? Czy działa audio przez to? No. Znaczy audio, które tylko otwiera drzwi z domofonu, słuchawkę jest zachowane cały czas. Nie, ale czy w aplikacji jest? Nie, w aplikacji jeszcze nie ma. Jest pomysł, nie wiem do końca na czym polega, natomiast faktycznie była integracja domofonu jakaś z suką, natomiast nie wiem do końca jeszcze na czym projekt ma polegać. Natomiast jak jesteśmy przy domofonie, pomysł jest wczoraj. W ogóle, moim zdaniem, genialny człowiek, jak w ogóle można z tego wymyślić? Mamy domofon z jednym wszystkim, którym podchodzimy i sobie dzwonimy, prawda? Człowiek wymyślił, można zrobić szyfr w oparciu o ten jeden przycisk, prawda? Wyszukamy sobie jakiś rytm, jak się drzwi otworzy, nie? No to podchodzi taki człowiek do domofonu i dzwoni, dzwoni. I wyobraźcie sobie teraz tą smuszarkę, która siedzi w oknie, tam wiesz, rano, tam na Europa, monitorującą to. Albo dzisiaj wracacie po nocy informatyka, tam no nikt nie liczy, nie? Ale żona śpi w domu. Dzisiaj. Nie, także jak genialny człowiek trzeba być, żeby wymyślić, żeby jednym wszystkim można było zrobić szybko do telefonu, który właśnie będzie na to otwierał, bo spotkamy odpowiedzi. Ten projekt by Zygmunt, w ogóle Przemek Zygmunt jest szef projektu, wnioskodawca projektu, człowiek sukcesu, także on na forum jest najbardziej aktywny, więc jakiekolwiek pytanie, pomysły do niego można uderzyć, każdy pomysł spotyka się z dużą aprobatą i doczekuje się implementacji, co najważniejsze. Bezprzewodowy pobrań temperatury. Wszystkie moduły działające pod suką mają komunikację po Wi-Fi. No jak wszyscy wiemy, komunikacja po Wi-Fi jest nie najbardziej przyjazna wszelkiego rodzaju zasilaniem, które nie są podłączone do sieci stałych, tak? Bateria, która zasila moduł ST8266 z Wi-Fi, ma potrafić 6 godzin tyle. Tam jest chcielibyśmy wyrzucić sobie gdzieś ten moduł i zapomnieć zapomnieć na 3 lata, bo zanim wymienimy baterię, prawda? Więc tutaj są przymiarki, jak za pomocą właśnie ogniw tutaj mlecznych zasilić moduł, odpowiedzieć, że da się i faktycznie w pogodny dzień jest w stanie potem ta bateria przetrwać całą noc. Pierwszy przymiar tego projektu użytkownik Mafius Forum zaproponował bez moduł, który działa pod OSP, działa z Wi-Fi.
wszystko, nie potrzebuje stałego filaru. Supla wapon, czyli przycisk, który pozwala nam na wykonanie przez API właśnie dowolnej akcji na kanałach, które są podłączone do naszego domu. Co najciekawsze w tym projekcie, co mnie urzekło, to operacja tak właśnie się chwali, to jest pobudowa jakiejś lampki takiej, którą możemy sobie przyczepić w szafie i ją wciskać, żeby się nam włączyło światło. Człowiek to rozbiera, że wsadził nam też swój moduł i mamy nagle supla baton, który pozwala nam na przyczepienie tego w dowolnym miejscu i również zasilany jest bateryjnie, ponieważ moduł cały czas jest w trybie użytkowania, który naciśnie przycisk łącznie włącza, rejestruje się przyciski, wysyła żądanie, wysyła rozkaz wykonania danej akcji, po czym się włącza znowu przyczepienie. Nie wiadomo jeszcze, jak o tej dokumentacji mówią, bo projekt jest sprzed 2 tygodni, także jeszcze 2 tygodnie działa na pewno, tak? A co będzie dalej, to zobaczymy. Więc supla baton odpowiada tu z woru i jedziemy dalej. Mamy soket, czyli taka podobna przyrodka, jak widzieliście od naszych kolegów z zagranicy. Tutaj moduł, który podłączamy sobie do gniazdka, jest wtedy sobie zielono, znaczy, że już jest podpięty i można tym sterować. No i w tym momencie cokolwiek podepniemy sobie do tego gniazdka, uważając tylko na ograniczenia amperowe, które zawsze są podane, żeby nie przesadzić, możemy tym czymś, co jest podłączone do gniazdka, już sterować SUP i soket od kolei dalej. Bardzo podobny projekt od kolei TechPark. Tutaj możemy również fizycznym przyciskiem włączać i wyłączać, czyli ta cała platforma, która tu jest, możemy sobie, tak jak bloka jest aktywowana, również włączyć i wyłączyć w czekalni, nie korzystając z telefonu. Supla do pendrive'a. Jeden człowiek był bardzo skonstruowany, że żeby zmierzyć temperaturę, trzeba właśnie machać jakieś sonowy, takie jak tutaj mam, coś tam budować. To jest mało estetyczne, nie da się tego upchać gdzieś w domu, tak, żeby dzieci tego nie dogrzewały, żeby to się robi już niebezpiecznie, że mam 30 volt, które dziecko może gdzieś tam wydrzeć. Więc zaproponował moduł, który ma bardzo prostą implementację, podłączony jest tylko termometr, w tym przypadku to jest DS, który jest dokładnie tutaj. Tu jest także mierzenie wilgotności, czyli zarówno temperatury, jak i wilgotności, też się możemy mierzyć. I to się po prostu wsadza, czy to do laptopa, czy to z ładowarki USB. I po prostu moduł na przykład się łączy z suplą, pokazuje nam temperaturę z miejsca, w którym się znajduje. Czyli USB tylko zasilanie, tak? USB tylko i wyłącznie zasilanie w tym momencie. Cała komunikacja dalej musimy mieć Wi-Fi, żeby to się skomunikowało z naszą suplą. Supla to drive'a, kolega Linus. Ale jeżeli ktoś kiedykolwiek bawił się Arduino, no to wierzy, że się coś dało robić na Arduino, to jest wyświetlacz OLED, który się tam temperatury, tak? Leży sobie na parapecie przez rok i potem się okazuje, że już to Arduino jest tak się dawać. Z suplą możemy wziąć tutaj dużo więcej rzeczy. Człowiek tutaj napisał prototyp, który na tym się zaczął, prezentuje dowolny odsłuch, który pochodzi właśnie z modułu podłączonego do supli. Tutaj kolejno przyjechać temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz coś na końcu z tą chmurką. Wydaje mi się, że to jest suma upadek, ale nie jestem pewny, także pewnie kolega Szymany 73, jak zobaczy, to nie poprawi, jeśli nie znają źle. To jest ciekawy projekt. Może nie będę o tym mówił. Chowanie i pokazywanie telewizora. Dlaczego? Bo człowiek tutaj za telewizorem ma panel, na którym może czytać obraz rzutnika. Czasem chce sobie pooglądać z rzutnika, czasem chce sobie pooglądać z telewizora, prawda? Od razu powiem, w aplikacji skonfigurował tutaj koroletę, bo to jest coś, co się może zasłonić i wysłonić, więc też SRQ moduł od zamawiania jest w stanie tym sterować. No i człowiek ma projekt, który nazwał Supla Gift, tak, do telewizora. Najbardziej w ogóle mi się podoba ta akcja, że jak się schowa ten telewizor, to się zamyka, prawda? Natomiast jak padł mi pomysł do głowy, żeby coś na tym ustalić, jakąś szukankę, to jest to, żeby tutaj jak głupi, bo potem jak ktoś coś włączy, to tego czegoś nie będzie, z tego jak już. Sterowanie głosu. Skoro możemy integrować się oraz to mamy z czymkolwiek, to dlaczego nie zintegrować z Google Now, prawda? Google Now potrafi nam zintegrować dowolne komunikacje osoby, które głosu nie słychać, natomiast musimy mówić na słowo, teraz jest OK Google, otwórz na domu, to on przetwarza to na tekst. Tekst jest wysłany do prostego zbiorku, który ma tam jakieś komendy przygotowane, zmapowane na wykonanie konkretnych akcji na motywach. I dzięki temu w bardzo prosty sposób, tutaj podobno do jednego akurat, sterowanie głosem. No i teraz oprócz tego, że mogę sobie wypikać na tym ochronie rytm, to jeszcze mogę podjechać sobie odmył bramę. Z czego przyjeżdża co do innych, nie? I otwórz bramę, to jest do fury do
to nie ma, ale brama. Także zamiast okej, żona. Były propozycje na okej, Bóg, zrób mi obiad, ale jeszcze nikt nie zrekomendował. Sterowanie głosem ode mnie, Fraszu jest tym jasporą, jest tutaj mój człowiek z aplikacją, termostat. Skoro mamy temperatury, mamy wilgotności, możemy za pomocą tych temperatur wilgotności sprawdzać sobie jeszcze warunek i włączać lub włączać konfigurowane urządzenia grzejące. Termostat sprawdziwego zdarzenia jest planowany w dość niedługim czasie, natomiast ja jestem człowiekiem, który chciałem to mieć na szybko, więc jak wyglądowałem lokację, dałem ludziom, którzy używają się co do termostatu. Bo w ogóle stworzenie tego termostatu to był główny powód, dlaczego ja zrobiłem sobie klimatyzację w domu. No bo jak to napisałem software, który działa tylko w zimie, nie? Nie można tak, prawda? Więc mam też klimatyzację w domu. Tutaj kolega właśnie składa swoją fondę zdrowia, bo ja już tylko coś zupełnie jestem biegły. Natomiast całe sterowanie oparte jest właśnie o suple, o termostat, który automatycznie na podstawie odczytu z każdego pokoju jest w stanie dość niskim kosztem to sterowanie jest zrobione, automatycznie patrzeć i płacić mu podanie przy grzanie w każdym pokoju. No i jakbym miał zapłacić za jakieś komercyjne urządzenie tego pewnie bym jeszcze tego nie zrobił. Natomiast tutaj low costem mogę właśnie sobie takie rozwiązania realizować. Dlaczego to wszystko jest możliwe? Bo wszystko, co otwarte, jest lepsze. Taki moral na koniec chciałem do Was tutaj przedstawić. Dzięki temu, że jesteśmy otwarci, stajemy się popularni. Dzięki temu, że jesteśmy otwarci, możemy przyjmować i płonąć właśnie rozwiązania od ludzi, czyli od osób, którym coś się spodobało, coś wymyślili, coś zainteresowali, ktoś to poczekał dalej i kończymy faktycznie z rozwiązaniem, które może być wnadzowane do już chora służby, czyli stać się faktycznie funkcjonalnością, która jest serwowana out of the box, prawda? Czyli mamy wpływ na rozwój tego projektu, to jest bardzo fajne i bardzo motywujące do tego, żeby coś tutaj zrobić, czymś się tutaj pobawić. Jakie są plany na rozwój tego projektu? No, pierwsze z góry tutaj ten sens, to wykres temperatur, ludzie są generalnie maniakami historii, wykresu wszelkiego rodzaju, desktopu było o 4:38 nad ranem, prawda? To jest ważne, jak jest wzrost, jak to na przykład się nazywają, więc to akurat na plus, więc w niedługim czasie na smartfonach będziemy mogli przeglądać wykresy temperatur. Obecnie ta historia jest zbierana, natomiast możemy sobie pokazać, co jest fałdy z tym, natomiast nie ma w tej wizualizacji, sytuacja pojawi się w najbliższym czasie. Wiemy, jak w ogóle to jest bardzo taki modny, żeby być jako, oprócz tego, że wiemy na smartfonie, że żarówka nam się świeci lub żarówka nam się nie świeci, chcemy coś wiedzieć, no na kombi używać. No, podsumowanie, że dzisiaj oszczędziłem 5%, bo włączyłem według godzinę wcześniej. Komercyjne rozwiązania to jest bardzo modne, dlatego ludzie też bardzo chcą tego rozwiązania dostarczyć do SUV. Oprócz tego widżety, integracja oficjalna z Amazonem, czyli z systemami, które istnieją, chcielibyśmy, żeby SUV była dodatkiem do istniejących systemów. No bo wiadomo, od kogoś, kto już ma zrobiony inteligentny budynek, już coś tam się dzieje, nie możemy oczekiwać, żeby mieć wszystko na SUV, więc nie chcemy tego oczekiwać. Chcemy, żeby on spróbował sobie zintegrować SUV ze swoim rozwiązaniem, porównać i sprawdzić, co dla niego jest fajniejsze, być może z biegiem czasu przepoczyć się na SUV zupełnie. Nie zmieściło mi się tutaj wszystkie plany, to są w ogóle plany, które są w głowie. Na następnym slajdzie zmniejszyłem wciągę, które się już zmieściły. Natomiast to przypominam też jest tylko to, co przyszło mi do głowy w trakcie przygotowania prezentacji. Więc pomysłów jest bardzo dużo. Ludzi, które jak słyszycie Was każdym dniem, nasze forum naprawdę prężnie się rozwija, codziennie jest jakiś nowy pomysł. Więc zachęcam, jeżeli tylko się obawicie takie rzeczy, do spróbowania poprawienia się z SUV-ką, do spróbowania porozmawiania z nami i być może faktycznie wzięcia udziału w projekcie na poważnie. Społeczność to jest właśnie głównie forum, które znajduje się na stronie SUV.org. Jesteśmy również na Facebooku, widzę, że jakoś tam o tą społeczność dbamy, tym spotkamy się bardziej, żeby pisać więcej podróż, żeby pisać jakieś fancy posty na Facebooku, prawda? Po tej prezentacji ja na górze podnoszę modu, to będzie ten pełny uwod Zamela i będzie się można zalogować na to konto demo. Na module będzie naletka z tym, będzie można się zalogować i potestować. To już będzie konto, które wpuszcza każdy telefon na 5 minut, więc nie będzie problemu, to pierwszy ten lepszy właśnie, bo teraz jest tylko jedna osoba uprzywilejowana. Więc na górze będzie moduł z moją testową żarową leżą, będzie można się tym po prezentacji pobawić. No i co najważniejsze, integracja tego rozwiązania do domu powoduje to, że naprawdę czasem można podejść do stosunka i się cieszyć z tego, że się włącza światło. Zajęć nie są tylko przyjemności, ale naprawdę. Dokładnie tak, jak koleżanka.
stawiła na przykład. Czy jakieś pytania macie? Słucham pani. Nie wiem, na ile możesz udostępniać takie informacje, ale większość tych przykładów, które pokazywałeś, były oparte o modu USB, czyli chyba 66. Tak. Czy w tych waszych kostkach też z tego właśnie modułu korzystacie? Zdecydowana większość modułów, która jest drugim z rynku, opiera się o USB właśnie. Ponieważ to jest moduł, który jest tani, który potrafi włączyć z Wi-Fi i do którego można grać dowolny software, który on będzie super i czuje się. Są duże problemy ze systemem w tych modułach, dlatego my mamy swój protokół. Nie komunikujemy się z HTTP z modułu do serwera, tylko tak jak tutaj opisałem, tam jest przez TCP zaimplementowany nasz protokół komunikacyjny, który za pomocą TLS-a wysyła rozkazy szyfrowane do serwera i znowu z serwera do modułów wykonawczych, również szyfrowanym naszym protokołem jest wysyłany. Tam HTTP nie ma. Nie będę może mówił nas, firm tutaj, ale są duży gracze na rynku właśnie, jeżeli chodzi o automatykę, którzy właśnie używają HTTP. Pewnie to jest nawet HTTPS. Natomiast dużą wadą tego rozwiązania jest to, że to po prostu wolno działa. Teraz, no nie zobaczycie teraz opóźnienia, bo koleżanka musiała wykrzyczeć włącza. Jeżeli się od razu natychmiast włącza, nie wiem, czy możesz potwierdzić, że praktycznie z dotknięciem telefonu od razu reagować włączanie. Dzięki temu, że jest TCP. Jakby to było HTTP, dotknęlibyśmy wszystko w smartfonie, byśmy musieli poczekać, o, włączyło. Na przykład tutaj ja na prezentacji miałem przycisk, który właśnie po HTTP, bo dzięki restokom łapie się włączało, no to już laga było widać, prawda? Czyli ja tutaj kliknąłem, za chwilę dopiero się włączyło. Natomiast korzystając ze smartfona, tego opóźnienia nie ma, dzięki właśnie niskopoziomowi komunikacji i komunikacji szyfrowanej. Moduł dla Ciebie. Powiedz mi, masz taśmę LED, rolety albo lampkę? Mam taśmę ósemkę, czy tą osekę. Proszę bardzo, dla Ciebie sterownicę. Super, dziękuję. I jeszcze dla Ciebie podatowałem duże pytania, nie decydują się na pracy, tak? Ale jeszcze nie skończyłem. No to jest coś nie tak. Rozumiem, że z satelem, tam widziałem, że jest w planach jakaś integracja. Jest w planie integracja. Tylko myślę, jakiś taki czujnik ruchu, nie? Wchodzę, zapala się, wychodzę, gaszę. Tak. I to niekoniecznie zapala się światło, które jest obok, tylko na przykład często jest problem, mamy schody, prawda, w domu. Chcielibyśmy zamontować czujkę ruchu, która wykryje kogoś, po prostu zapali nam podświetlenie nowe schody, prawda? Już nie musimy teraz dbać o to, żeby to miało fizyczne połączenie kablem ze sobą, w sensie czujka ruchu z modułem, który załącza, tylko możemy mieć w najwygodniejszym miejscu zrobioną czujkę ruchu i moduł, który zupełnie nie ma fizycznego kontaktu z czujką ruchu, który będzie załączany w trakcie wykrycia tego ruchu. To jest oczywiście jeszcze plan, to jest wysyłanie zdarzeń. Mówiłeś już o tym, ale chciałem się upewnić, czy dobrze zrozumiałem, bo zainstalowałem tę aplikację mobilną i mam teraz wątpliwości. Rozumiem, że to Supra Cloud nie jest tak naprawdę potrzebny. Mogę mieć wszystko u siebie w domu i skonfigurować aplikację mobilną tak, że po jakimś open VPN czy bezpośrednio, jak jestem odważniakiem, będzie gadać z moją instalacją domową, tak? Jeżeli zainstalujesz sobie swojego clouda w domu, w sensie nie rozdzielamy, no, to jest cloud, mam serwer uruchomiony, tam niech będzie jako Docker Image, tą część serwerową, ona tam się spinga z modułami po Wi-Fi-ku. Natomiast chodzi o aplikację mobilną. Czy ona potrzebuje korzystać z czegoś, co jest w publicznym internecie, czy ona może... Nie. Jeżeli masz swojego clouda, ona wtedy korzysta z swojego clouda. Teraz jeśli chcesz się dobić do swojego domu, albo musisz mieć zewnętrzne adres IP publiczne, jeżeli tego nie masz, VPN właśnie z przeglądaniem, które pozwoli... Wtedy wpisuję tam coś tam, bo aplikacja pyta o e-mail. Aplikacja pyta tylko o e-mail, a natomiast jest tam taki czek pod spodem ustawienia zaawansowane, możesz podać adres serwera. Aha, okej. Domyślnie jest to zrobione jak najłatwiej dla użytkowników, po to właśnie, żebyście mogli zobaczyć dane na slajdzie i potrafić włączyć do ruchu, które tutaj wisi. Słucham. No szkoda, nie wiem, co się odpowiedzieć. Generalnie do zwykłych puszek 60, tutaj jest płytka, raczej jest problem z upchaniem modułu jeszcze na to fizycznego przycisku. Ponieważ fizyczny przycisk zostawia bardzo niewiele miejsca w puszce, więc zazwyczaj, jeżeli chcesz zachować fizyczny przycisk, to musi być puszka głęboka albo kieszeniowa. Jak możesz zrezygnować z fizycznego przycisku i tylko zakryć ze szlepką, nie ma problemu, do tej puszki też wejdzie. Może nam się zamknąć, żeby robił przyciski z są plany. Przyciski
są w planach. Co więcej, Zamel ma też w planach wypożyczenia takiego zamiast łącznika, żeby sobie włożyć taki panel OLED-owy też, ładnie wyglądający, co tutaj pokazałem, który oprócz tego, że potrafi włączyć światło, potrafi tylko właśnie pokazać tą stację jakiegoś czujnika. Jak się czuć z konkurencją? Bo są konkurencje jakieś to Monty czy coś takiego? Do Monty, z tego co wiem, teraz może zasekować, bo Monty nie znam bardzo, ale do Monty jest chyba tylko softem, który potrafi sterować urządzeniami. Chyba nie ma tam software do urządzeń końcowych. Tak mi się wydaje, nie jestem pewny, czy teraz nie mamy. Na przykład rozwiązania takie jak OpenCAD, to już na 100% są rozwiązania, które faktycznie potrafią napisać bogatą logikę do naszego smartfonu, właśnie jakieś zdarzenia, zależności i tak dalej, ale tam już na 100% nie ma software do urządzeń końcowych, czyli nie możemy sobie kupić Sonova, dać do tego jakiegoś softu i być nagle w polskim otwartym projekcie. Jak się czujemy z konkurencją, jak bardziej? Czy jeszcze jakieś pytania? Musimy wychodzić, bo na górze informerzy. Dobrze, na górze będą informerzy. Na koniec tej prezentacji podaję link do tej prezentacji z pana projektu, gdzie można zobaczyć sobie jeszcze Zamel. Mój adres mailowy, natomiast jeżeli kogoś zainteresowało, zapraszam na forum. Z wszystkimi komentarzami to zawsze gorąco informujemy. Także mam nadzieję, że udało mi się pokazać nasz polski tutaj projekt z podpolskich strzechem w dobrym świetle i że jeżeli macie mieszkania czy domy, one będą się w Polsce bez tych mieszkania czy domami. Bardzo dziękuję i za Ciebie modlę.